Pewnego dnia budzisz się rano, otwierasz laptopa, a tam pełno powiadomień. Pandemia, zakaz wychodzenia z domu, prawie że apokalipsa. Dzwoni twój szef i mówi, dzisiaj musisz zostać na home office, a najlepiej to już w ogóle do końca życia. A zajęcie na uczelni? No porażka, wszystko przed komputerem. Nic tylko leżeć w łóżku i jeść lody. I nic nie robić. Nic nie robić. I dalej nic nie robić. W końcu dociera do ciebie, że zmarnowałeś cały ten czas. Siadasz, patrzysz na swoją formę i stwierdzasz, że jest daleko w tyle. W końcu wstajesz i mówisz. Idę na trening. Przecież to nic trudnego. Bierzesz laptopa, wybierasz trening, przebierasz się i trenujesz swoją dywanówkę. Dywan. Co? Tam. Lecimy. Po jakimś czasie zauważasz, że zaczynasz się ślizgać na podłodze i niefajnie jest krztusić się wszystkimi paprochami z podłogi. W końcu uświadamiasz sobie. Potrzebuję sprzętu. Odpalasz laptopa i rozpoczynasz poszukiwania. I w końcu znajdujesz mnie. Cześć. Dziś pokażę Ci, jak zbudować swoją własną domową siłownię z Empik Sport. Nie wiem, czy wiedzieliście, że w ogóle taki dział Empik posiada. Ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy o tym usłyszałam. I szczerze, jeszcze bardziej byłam zaskoczona tym, jak duży asortyment tam mają. Możecie tam znaleźć produkty takie jak całe konstrukcje na sztangi, wszystkie ciężarki, hantle, ketle, no dosłownie wszystko, co Wam się zamarzy, żeby w Waszej domowej siłowni się znalazło. Wiem, jak przytłaczający może być proces poszukiwania tego sprzętu, który chcemy kupić. Produktów jest po prostu od groma, wielu producentów i nie wiadomo, na co się zdecydować, a nie każdy też chce mieć boks crossfitowy w swojej piwnicy, dlatego dzisiaj pokażę Wam kilka produktów, które sama zamówiłam i wypróbowałam. Na początek dla wszystkich antyfanów dywanów albo dla osób, które po prostu takich dywanów nie mają, według mnie najważniejsze na sam początek jest mata. Ja wybrałam taką, która opisana jest, że jest do jogi. Fajnie, że jest razem z taką do noszenia rączką. Czemu wybrałam matę do jogi? Tutaj chodzi najbardziej dla mnie o to, że ta mata jest już jakby stworzona do tego, żeby być jak najbardziej antypoślizgowa, bo jednak joginki trenują bez butów, na samych gołych stopach. I to, co dodatkowo jest w niej fajne, to te wyznaczniki odległości. Dzięki temu, kiedy ćwiczycie, możecie idealnie zobaczyć, czy stawiacie równo stopy podczas przysiadów, czy równo stawiacie stopy, kiedy robicie zakroki, czy równo rozstawiliście dłonie podczas pompek. Więc według mnie to jest bardzo fajne narzędzie nie tylko podczas wykonywania konkretnych asan, gdzie trzeba idealnie rozstawić te nogi, ale też podczas zwykłego treningu w domu. Wydawać by się mogło, że skoro mamy już na czym ćwiczyć, nie ślizgamy się na podłodze i nie patrzymy cały czas na wszystkie paprochy na podłodze, no to mogłoby to nam wystarczyć, prawda? Ale z czasem, i myślę, że wielu z Was zauważyło, trening bez sprzętu jest do wykonania, jest super, potrafi być efektywny, wydajny i tak dalej, ale z czasem zaczyna brakować jakiegoś dodatkowego obciążenia. Wasze ciało potrzebuje nowych bodźców. Jeżeli chcemy progresować z naszym treningiem, chcemy progresować z naszą sylwetką, no to z czasem musimy ten przysiad, zakrok czy pompkę czymś utrudnić, urozmaicić. Jeżeli nie chcemy sięgać od razu po duże ciężary, bardzo fajnie sprawdzą się gumy. I teraz jakie wybrać? Gumowe czy tekstylne? Różnica między nimi polega na tym, że gumowe są zdecydowanie łatwiejsze, ich opór jest zdecydowanie mniejszy, nawet ta najmocniejsza z gumowych będzie słabsza niż ta najlżejsza z tekstylnych. Co jest po prostu fajne, jeżeli bierzemy gumowe, można z nimi zrobić trening ramion, można z nimi zrobić o wiele więcej ćwiczeń, które będą trudniejsze do wykonania z gumami tekstylnymi. Te gumy tekstylne najbardziej polecam Wam do treningu pośladków i nóg. Tutaj te opory są na tyle duże, że nasze nogi i pośladki, nawet te początkujące, sobie spokojnie z nimi poradzą. Ja wybrałam te ze Springos. Co jest w nich fajne, że one tutaj mają taką silikonową powłoczkę antypoślizgową. Więc jeżeli chcemy wykonywać jakieś ćwiczenia, w których będziemy dużo ruszać nogami, to one zostaną nam po prostu na miejscu. To jest dobry zestaw i gumowe, i tekstylne, po prostu w zależności od tego, co będziemy trenować. Trening góry i jakieś tam delikatne ćwiczenia na nogi z gumowymi, a już takie mocniejsze ćwiczenia na nogi z tekstylnymi. Fajne jest to, że każdy z tych produktów przychodzi z torebeczką, w którą możecie dopakować, więc te gumy nie walają się potem gdzieś tam po domu, tylko jak skończycie trening, można je spakować sprytnie do torebki i schować gdzieś tam do jakiejś szafeczki. Gumy to też najbardziej budżetowy, najmniej miejscochłonny sposób na to, żeby dołożyć sobie dodatkowe obciążenie. Ale mini-bendy to nie wszystko. Fajnie jest też mieć jakieś długie gumy. I tutaj, też w takim sprytnym opakowaniu, wybrałam gumy, które mają rączki, różne zaczepki, które można poprzyczepiać do drzwi, opaski, które można założyć na nogi.
i zrobić z tym o zdecydowanie więcej ćwiczeń niż to by było z takimi po prostu zwykłymi gumami. No to mamy już gumę jako nasze dodatkowe obciążenie i nie myśląc drastycznie, że one staną się bezużyteczne, ale z czasem te gumy mogą być za małym obciążeniem. Też adaptujemy się do każdego obciążenia, które ciało dostaje. Na początku to były zwykłe przysiady, potem to były przysiady z dodatkową gumą. No i z czasem nasze ciało będzie chciało mieć większe obciążenie, albo nasza siła będzie rosła na tyle, że po prostu te przysiady przestaną nam sprawiać problem. I tutaj na ratunek przychodzą hantle, sztangi, czyli to, co uważacie, że może być używane tylko na siłowni, ale spokojnie możecie używać tego również w domu. I co na stronie MPIC Sport znalazłam, to zestaw łamanej sztangi, do tego hantle i nasze talerze. I co jest w nich świetne, one mają tutaj taki stojaczek, że jak je postawię na ziemi, to one stoją, nie spadają, czyli nie trzeba kłaść jeden na drugi, one mogą stać sobie obok siebie to obciążenie. Mam obciążenie 5, 2,5 i 1,5 kg. I spokojnie można robić ćwiczenia siłowe w naszym domowym zaciszu. I teraz mały dodatek, który sprawdzi się szczególnie, ale oczywiście nie tylko u pań, kiedy chcemy wykonywać nasze ukochane ćwiczenia, jakim są glute bridge bądź hip thrusty i nasza sztanga ląduje u nas na biodrach, gąbeczka, która z czasem, kiedy wszystko wróci do normalności, będzie można wrócić na siłownię. Ta gąbka też bardzo się przyda. Ona ochroni nasze biodra przed tą wbijającą się sztangą albo też przed tym ciągłym zwijaniem maty czy ręczników czy czegokolwiek, żeby właśnie te biodra ochronić. Więc jeżeli można sobie troszeczkę ułatwić, to czemu tego nie wykorzystać? Ale nie tylko treningiem siłowym człowiek żyje. Pamiętajcie, że nasze życie opiera się troszeczkę na tym, że spędzamy je jednonóż. Chodzenie, bieganie, wszystko to wymaga od nas tego, żeby kroki stawiać i przez chwilę być tylko i wyłącznie na jednej nodze. A wielu z nas nie potrafi nawet na tej jednej nodze chwilę bez chwiania ustać. Zróbcie teraz test. Stańcie na jednej nodze i utrzymajcie przez chwilę równowagę z zamkniętymi oczami. Zachwiało Was? Fajnym dodatkowym akcesorium treningowym będzie dysk sensomotoryczny, który wprowadzi nam niestabilne podłoże i też w ten sposób urozmaici trening. I tutaj fajnie do zestawu dochodzi nam pompka. Oczywiście, że w każdej chwili możemy sami sobie ją dopompować, tą piłkę. I z tym dyskiem można wykonać naprawdę ogrom ćwiczeń. Może wydaje Wam się, że możecie tylko stać na tym dysku, ale tutaj gama ćwiczeń jest ogromna. Do czego ja również lubię używać tego dysku, może to jakieś niekonwencjonalne będzie, to do siedzenia. Niestety siłą rzeczy z czasem zaczniemy wyginać nasze plecy podczas długiej pozycji siedzącej. Ta piłka pozwoli nam ustawić ponownie miednicę w poprawnej pozycji i ten ból zmniejszyć. Dlatego nie tylko do treningu, ale też do życia codziennego i dbania o Wasz kręgosłup możecie tą piłkę wykorzystać. Kolejnym ciekawym produktem jest tak zwana abmata. I tutaj kojarzy ona się najbardziej osobom, które chodziły kiedykolwiek na siłownię czy na crossfit, do tego, że podkładamy ją sobie pod plecy, kiedy wykonujemy takie ćwiczenia jak sit-upy, czyli brzuszki. I tutaj oczywiście ona nam troszeczkę wydłuża ruch tego brzuszka, ale do czego ja ją lubię również wykorzystywać, to na przykład do ćwiczeń, w którym trzeba klęczeć. Tutaj to jest po prostu miękkie, więc wszystkie bolące, poszkodowane życiem kolana mogą sobie ulżyć troszeczkę tego bólu podczas klęku i można opierać się na tym. Zastosowanie jest duże i mam nadzieję, że z czasem pokażę Wam te wszystkie ćwiczenia. Ok, lecimy dalej. Co jeszcze można znaleźć na dziale MPIC Sport? Myślę, że wszystkie kobiety to znają i są to obciążenia na kostki lub jeżeli zaczepicie, no to na nadgarstki. I tutaj nie jest, myślę, że to żadną tajemnicą, do czego są te obciążenia. Z nimi też trening pośladków nabiera całkowicie nowego znaczenia. Ja zamówiłam też 2,5 kg i szczerze powiem Wam, że boję się, że to będzie zdecydowanie za dużo, nawet jak na moje silne pośladki. Okej, wyposażyliśmy się w cały potrzebny nam sprzęt i w końcu możemy w warunkach domowych dobrze trenować. I trenujemy. I trenujemy. I dalej ciągle trenujemy, no bo mamy czas. I co się dzieje po takim długim czasie treningów? Dopada nas zmęczenie. Chyba już czas na regenerację i tutaj świetnie sprawdzi nam się zestaw do rolowania. Dużą rolką możemy przemasować sobie całe nogi,
tym samym zmniejszyć odczuwanie takich bóli potreningowych w naszych mięśniach, ale nie tylko. Zadbać tutaj możemy też o rozluźnienie naszych mięśni, zmniejszenie występowania urazów. Jeżeli nie wiecie, jak przerolować całe nogi, w jednym z moich treningów na koniec wspólnie właśnie się rolujemy. Sprawdźcie mój trening na zdrowe kolana. Do tego bardzo fajnym również jest taki duo ball. I to układamy sobie z tyłu na plecach i to idealnie nam masuje całe plecy, cały prostownik grzbietu. Po wale mięśniowym z jednej i z drugiej strony kręgosłupa możemy sobie pomasować nasze biedne, zmęczone plecy po całej pozycji siedzenia. Jeżeli szczególnie jeszcze staramy się cały czas siedzieć wyprostowanym, to te mięśnie grzbietu będą na pewno napięte. A mała piłeczka do mniejszych partii mięśniowych, ale tutaj ja wiem, że pośladek nie jest mniejszą partią mięśniową, to jest jedna z największych naszych mięśni w ciele, ale tutaj możemy bardzo fajnie wjechać w konkretny jeden mięsień, jakim jest mięsień gruszkowaty, który też przy pozycji siedzącej potrafi się mocno napiąć, dawać potem nam objawy po prostu bólowe po całej nodze, jak rwa kluszowa, więc tutaj bardzo dobrze jest czasami w niego wjechać taką małą piłeczką i tutaj zadać sobie troszeczkę bólu, który z czasem się zmniejszy i zmniejszy nam objawy inne bólowe. Ale też można tą piłeczką rozmasować sobie środek pleców, barki. Tak naprawdę ten zestaw do rolowania może nam zastąpić wizytę u fizjoterapeuty, może nam zastąpić wizytę u masażysty, jeżeli tego będziemy robić to regularnie i od razu jak tylko zacznie się coś dziać. Dbanie o regenerację to jest podstawa prewencji urazów. Też fajnym sposobem na regenerację, nie tylko po treningu, ale też po prostu po całym ciężkim dniu, jest mata do akupresury, która ostatnio robi bardzo dużą furorę i szczerze powiem Wam, że myślałam, że będzie gorzej na niej leżeć. Że trudniej będzie na tym spędzić trochę czasu. Na początku nie jest przyjemnie, potem zaczyna być gorzej, a z czasem po prostu się do tego bólu przyzwyczajacie i jest to zupełnie inny sposób regeneracji. Nie jest to konkretnie manualne masowanie mięśni jak rolką, ale bardziej skupianie się na tym, żeby się rozluźnić. Dobrze jest przy tym nie używać telefonu, może puścić sobie jakąś spokojną muzyczkę, skupić się na oddechu, bo nasz oddech jest ogromną siłą, jeżeli chodzi o regenerację, o wyciszenie. Więc dobrze jest czasami, nie mówię tutaj o medytacji, ale po prostu o spędzeniu czasu w ciszy, bez telefonów, bez obowiązków i po prostu poleżeć sobie na tej macie i starać się rozluźnić. O co w tym chodzi? Na tej macie możecie zobaczyć takie plastikowe krążki z kolcami, które mają za zadanie pod wpływem ciężaru ciała uciskać określone punkty akupresurowe i nerwowe, na przykład właśnie wzdłuż linii kręgosłupa i tym sposobem zdejmować, zmniejszać napięcie w całym naszym ciele. I w ten oto sposób zbudowaliśmy naszą własną domową siłownię, w której raczej niczego nie brakuje. Dajcie znać, jaki jeszcze Wy używacie sprzęt w domu. Linki do każdego z produktów wstawię Wam w opisie filmu, a Wy sprawdźcie, co MPIC Sport ma do zaoferowania. Może uzupełnicie w coś Waszą domową siłownię. Dziękuję Wam bardzo, to tyle ode mnie na dzisiaj i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć! Hej, wybaczcie, skłamałam. To jeszcze nie koniec. Zapomniałam Wam powiedzieć o jednej bardzo fajnej rzeczy, jaką jest MPIC Premium. Jeżeli będziecie należeć do MPIC Premium, będziecie mieć zawsze darmową dostawę. Macie też dostęp do ponad 13 tysięcy audiobooków i e-booków za darmo i macie stałą zniżkę w salonach. Więcej możecie jeszcze przeczytać tutaj. Fajne sprawy, fajne sprawy. Wstawiam Wam też w opisie filmu link do pełnej specyfikacji tego, co jest w MPIC Premium. Teraz kończymy. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.